Kure w Japonii, nadbrzeżne miasto, które przez prawie 100 lat było bazą japońskiej marynarki podwodnej. W przedziwny sposób życie Paula Tidwella splotło się z tym miejscem. Tidwell jest amerykańskim poszukiwaczem skarbów, którego bawi bycie nieuchwytnym i w pewnym stopniu tajemniczym. Poświęcił lata na odkrycie losu statków, które zatonęły razem z tajnym i drogocennym ładunkiem. Jednym z nich była ogromna łódź podwodna, która wyruszyła z Kure pod koniec II wojny światowej. Tak zaczęła się mroczna historia, której ciąg dalszy dokonuje się dzisiaj. Zanurzamy się na głębokość 5000 metrów, żeby odkryć jeden z najbardziej fascynujących sekretów wojennych. Szukamy okrętu podwodnego z cennym ładunkiem, który wysłano nazistowskim Niemcom na pomoc w odparciu ostatecznego uderzenia. Dołączcie do poszukiwaczy zatopionego I-52. Okręt podwodny I-52. Adolf Hitler długo wierzył, że Niemcy naprawdę mogą podbić świat w pojedynkę. Ale wraz z ekspansją pojawiła się potrzeba posiadania sojuszników. Japońskich dyplomatów witano w Berlinie z entuzjazmem. Niemcy, Japonia i Włochy połączyły siły, tworząc sojusz zwany Państwa Osi. Nieliczne układy w historii miały takie ambicje i nielicznym udało się dojść tak daleko. Praktycznie cała Azja, cały Związek Radziecki leżały pomiędzy Niemcami a Japonią. Odcinek ponad 6000 km kolei transsyberyjskiej był jedynym połączeniem. Japonia pozostawała w stanie wojny z Chinami od roku 1937 i stawiała sobie za cel zdobycie całej południowo-wschodniej Azji. Łupem miały być surowce, cenne dla dalszych podbojów. Wolfram i cyna, opium do uśmierzania bólu rannych i kauczuk, tak pomocny w kontynuacji ofensywy państw Osi. W owym czasie wiele z tych surowców było przewożonych do Niemiec przez teren neutralnej Rosji. Aż nagle, ruchem, który sparaliżował świat, maszyna wojenna Hitlera zwróciła się przeciw Sowietom. Jeśli Niemcy mogli unicestwić Rosjan, przywrócenie połączenia z Japonią i wspólna dominacja nad połową północnej półkuli była kwestią czasu. Ale do lata 1942 Sowieci byli ciągle niepokonani i jedyną otwartą drogą była droga morska, ponad 22 tysiące kilometrów wody kontrolowanej przez zachodnich aliantów. Początkowo niemieckie statki handlowe próbowały przebić się przez blokadę, ukradkiem lub udając jednostki neutralnych państw.
ale coraz więcej z nich przechwytywano i niszczono w miarę postępu działań wojennych. W końcu straty były tak znaczne, że zabroniono łamania blokady. Żeby wzmocnić bezpieczeństwo, Niemcy i Japonia postawiły na łodzie podwodne. Japończycy specjalizowali się w wielkich okrętach. W porównaniu z niemieckimi U-botami były gigantyczne. Dłuższe o 30 metrów, cięższe o 1000 ton, z dwukrotnie większą załogą. Niektóre z nich mogły przebyć całą podróż bez uzupełnienia paliwa. Chcąc dowieść, że taka imponująca wyprawa jest możliwa, japońska łódź podwodna dopłynęła do portu w okupowanej Francji w sierpniu 1942 roku. Japońscy marynarze zostali przywitani jak bohaterowie przy wtórze orkiestry. Osobiście podjęli ich niemieccy oficerowie z pełnymi honorami. Ryzykowano wiele. W zamian za surowce Niemcy dopuścili Japonię do zaawansowanej technologii jak silniki odrzutowe i nowoczesne radary. W Berlinie japoński ambasador Oshima Hiroshi robił wszystko dla umocnienia sojuszu. Był zaufanym samego Hitlera i często znał plany Niemców u ich zarania. Przy użyciu szyfrowanych wiadomości radiowych Oshima wymieniał z Tokio szczegółowe raporty o morskich szmuglerach. Ale raporty były również przechwytywane przez wywiad aliancki, a ich zaszyfrowane kody łamane. Do końca wojny praktycznie rozszyfrowano całą sieć radiową państw osi. Po wojnie przechwycone wiadomości przechowywano w tajnych archiwach, gdzie miały pozostać przez kolejnych 40 lat. W 1990 roku Paul Tidwell rozpoczął swoje badania w Waszyngtonie. Jako weteran wojny wietnamskiej, odznaczony kilkoma orderami za męstwo, Tidwell ciężko przeżył swoje doświadczenia wojenne. 10 lat zajęło mu zwalczanie koszmarów. Tym, co przywiodło go do archiwów, były odtajnione niedawno dokumenty zdradzające tajemnice II wojny światowej. Raporty wywiadu, dzienniki pokładowe i być może najważniejsze odszyfrowane wiadomości radiowe, przechowywane tutaj w pełnym brzmieniu. Niełatwo było przekopać się przez tysiące stron dokumentów w poszukiwaniu klucza. Dosłownie okruszki, z których próbowałem złożyć całość. Pewnego dnia Tidwell rozpoczął podróż w przeszłość. A zaczęło się od zagadkowej nazwy I-52. Tidwell przeczytał, że I-52 wypłynął z Japonii w marcu 1944 roku w kierunku okupowanej Francji z przystankiem w Singapurze. Oprócz 300 ton ładunku na pokładzie było 95 osób załogi i 14 techników wysłanych do Niemiec po tajniki technologii. Ich rodziny nigdy się nie dowiedziały, dokąd mieli popłynąć. Okręt był wyposażony w zapasy żywności, ponad 2800 kg opium i 54 tony kauczuku. Wszystko wyspecyfikowane w dokumentach, które czytał Tidwell. Brnąłem przez dokumenty, jakich wcześniej nie widziałem. Nie miałem pojęcia, dokąd mnie to zawiedzie. Pewnego dnia, kiedy przerzucałem kolejne strony, natknąłem się na notatkę, którą sporządził oficer wywiadu. Ujawniała, że I-52 miał na pokładzie 2 tony złota. Odłożyłem kartkę, rozejrzałem się wokoło, żeby sprawdzić, czy nikt mi się nie przygląda. To dość powszechne, że ludzie są ciekawi, co robią inni.
Odetchnąłem głęboko i wróciłem do czytania, szukając kolejnych szczegółów na temat I-52. To był pierwszy rejs I-52, podróż dookoła połowy świata, planowana na kilka miesięcy. Załoga musiała wytrzymać długie dni i noce nudy i niepokoju. Przez cały czas podczas zanurzenia musieli leżeć bez ruchu, by oszczędzać cenny tlen. I-52 bezpiecznie przekroczył Ocean Indyjski i okrążył przylądek Dobrej Nadziei. Jego kurs śledziło dowództwo marynarki w Tokio, Berlinie, a także w Waszyngtonie. O wszystkim wiedzieli alianci. Znali nawet nazwiska i wykonywane zawody cywilnych pasażerów. I-52 opłynął Afrykę na kilka tygodni przed inwazją aliantów na Francję. Dla Niemców był to wyścig z czasem. Odpierali właśnie atak aliancki w Normandii. Ponad 200 kilometrów na południowy zachód, w okupowanym Laurent, na I-52 czekał ładunek broni i substancji bojowych. Były to radary, bomby i prawdopodobnie tlenek uranu na użytek badań Japończyków nad bronią atomową. Opis ładunku mówi o 500 kg substancji, która nie jest wyraźnie zdefiniowana. W Waszyngtonie planowano zasadzkę. Dowiedziano się, że I-52 ma spotkać niemiecką łódź podwodną i przejąć z jej pokładu pilota i osprzęt radarowy. Punkt wyznaczono daleko od lądu, poza zasięgiem bazy alianckiego lotnictwa. Ale alianci mieli nową broń, tak zwany Baby Flat Top. Mały lotniskowiec zbudowany na kadłubie statku handlowego. Te statki i samoloty siały spustoszenie wśród niemieckich ubotów. Mogły zaatakować niespodziewanie łodzie podwodne daleko w morzu. W nocy 23 czerwca niemiecki okręt podwodny U-530 wynurzył się na spotkanie z Japończykami. Mała łódź przetransportowała 3 Niemców i osprzęt radarowy na I-52. Okręty rozdzieliły się. I-52 pozostał na powierzchni. Po godzinie został zaatakowany przez samolot z amerykańskiego lotniskowca Bog i zatonął na 40 stopniu północnej szerokości geograficznej i 15 zachodniej długości geograficznej. Zabrał na dno 112 ludzi, niemal 200 ton ładunku i 2 tony złota. Kwiecień 1995. Tidwell wynajął były radziecki statek oceanograficzny i wypłynął na środek Atlantyku, do punktu, gdzie uważa się, że zatonął I-52. Spuszczony na kablu, skanujący sonar boczny, bada dno oceanu prawie 5000 metrów pod powierzchnią wody. Przez prawie 2 tygodnie, dzień i noc, trwa drobiazgowa obserwacja, która nie daje rezultatu. Prawie wtedy nie spałem. Myślę, że to był najbardziej stresujący czas w moim życiu. Patrzyłem dookoła i myślałem sobie, co ja tu robię w samym środku niczego, szukając I-52. Jest ciągle wiele niewiadomych. Co zostało po I-52 po tak długim czasie? Jak to będzie wyglądało? Te obszary do tej pory zbadaliśmy. Wreszcie, próbując wygrać z czasem, ekipa Tidwella radzi poszerzyć poszukiwania o nowe tereny. Analizy komputerowe plasują I-52 ponad 16 km od początkowo przyjętej lokalizacji. Dla Tidwella to ostatnia szansa. Jesteśmy pewni, że na powierzchni 145 km2
które dotychczas przeszukaliśmy, nie ma wraku. Bałem się, że w tym momencie całe moje życie zmieni się na gorsze. Bo jeśli nic nie znajdziemy, stracimy wszystkie włożone w to środki, ludzie będą rozczarowani. Ale musiałem zebrać się w sobie i powiedzieć im, że gra jest warta świeczki i jeszcze się nie poddajemy. To już ostatni odcinek. Powiedziałem ekipie, że po jego przeszukaniu zawrócimy statek i popłyniemy do Barbados. Dosłownie w ostatniej godzinie znajdują wrak. I-52 leży pół mili od miejsca, które wskazał komputer, korygując błędy popełnione przez nawigatorów w 1944 roku. Teraz kamera zostaje spuszczona w dół i oczom poszukiwaczy ukazuje się widok nigdy nie widziany przez człowieka. Najpierw rozproszone szczątki, następnie większe przedmioty rozerwane przez potężną siłę. Wreszcie kamera odnajduje część metalowego kadłuba i ukazuje charakterystyczny obraz. Stalowa osłona śruby napędowej na rufie, instalowana jedynie w japońskich e-botach. Poszukiwania zakończone. Pora na akcję wydobywania. Jedyną jednostką mogącą zbadać wrak jest rosyjski okręt badawczy akademik Mścisław Kiełdysz i jego dwie łodzie podwodne, Mir-1 i 2. Ten kosztowny produkt zimnej wojny jest teraz dostępny również na Zachodzie. Ale jest drogi. 3 lata zajęłoby Tidwellowi zebranie pieniędzy na jego wynajem, żeby móc powrócić do wraku I-52. Umożliwił to Jim Philippon, inwestując w przedsięwzięcie ponad 2 miliony dolarów. Ten prawnik z Rochester w stanie Nowy Jork zawarł z Tidwellem niepewną umowę. Moją motywacją była przede wszystkim chęć odkrycia historii. Ale zyski to też nie bagatela. Jeśli Paul się nie myli, na dnie oceanu spoczywa złoto o wartości 20 milionów dolarów, a ja z pewnością chcę dostać jego część. Paul i ja zawarliśmy umowę, która jest korzystna dla nas obu. Ja wyłożyłem pieniądze na wyprawę, on zadbał o ekspertyzy, jesteśmy wspólnikami. Już się nie mogę doczekać. 8 listopada 1998 roku Kiełdysz wypływa z Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Ekspedycja nie jest wyposażona w sprzęt do badania wnętrza I-52, ale może nie być potrzebny. Tidwell ma zdjęcia zdradzające obecność podejrzanych przedmiotów leżących w okolicach wraku. Mamy tu sfotografowane pole katastrofy. Każde z tych zdjęć przedstawia przynajmniej po jednej sztabie. Tutaj jest ślad kamery, która robiła te zdjęcia. Jeśli dobrze rozumiem, można zejść w dół i sprawdzić, czy są to sztabki złota, metalowe puszki, czy inne przedmioty. Właśnie. Najpierw je oczyścimy, przetransportujemy i wyciągniemy na powierzchnię. Więc chcesz po nie wrócić tam, gdzie znalazłeś ślady? Tak. Wielu ludzi myśli, że chodzi nam o złoto. Na początku pewnie tak było. Dla mnie to też było ekscytujące. Ale później już nie chodziło o złoto, ale o historię, o odkrycie czegoś, o czym nikt dotąd nie wiedział. O odnalezienie tajemnicy przeszłości i podzielenie się nią z innymi. Dla mnie osobiście to stało się kluczowe. W ramach swoich badań Tidwell skontaktował się z weteranami VC-69, amerykańskiej eskadry morskiej odpowiedzialnej za zatopienie I-52. 3 weteranów II wojny światowej dołącza do ekspedycji. Zbadanie wraku może wyjaśnić, co stało się owej nocy kilkadziesiąt lat temu. Wówczas żaden z nich nie wiedział wiele o japońskiej łodzi ani o wadze wydarzenia. Do tej pory wyprawa wydawała się być wakacyjną wycieczką.
dwie ekipy filmowe, fotograf i dziennikarz z National Geographic i, ku ogólnemu zdumieniu, dwaj byli ochroniarze z marynarki wynajęci przez Tidwella do ochrony ładunku I-52 przed obcymi. Tidwell zabrał również czterech techników, którzy będą ściśle współpracować z Rosjanami, dla których to tylko rutynowa wycieczka. Nadzieję i niepokój budzi kamera o wysokiej rozdzielczości. Rosjanie ostrożnie zbadali jej obudowę. Gdyby implodowała 5000 metrów pod wodą, doszłoby do katastrofy. Wreszcie wszystko zostaje sprawdzone i zatwierdzone przez Anatolija Sagalijewicza, szefa projektu podwodnego Mir. Tidwell zostawia na powierzchni współpracowników. Teraz już nikt nie będzie mu pomagał. Jest sam przeciw siłom natury i tylko jego żona, Joanne, wie, co przeszedł. Przez tych 8 lat było wiele wzlotów i upadków. Miewał problemy z różnymi ludźmi, sporo spraw logistycznych. Było też dużo pracy przy usuwaniu awarii. I zawsze mu się to udawało. To nadzwyczajne. Podziwiam go za wytrwałość. Dwudziestego listopada udało się wreszcie osiągnąć cel. Mała kropka na środku oceanu, około 240 km od zachodniego wybrzeża Afryki. Wreszcie tu jesteśmy. 5000 metrów w dół. Weterani wojenni nigdy się nie spodziewali wrócić na to wodne pole bitwy. Po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że naprawdę tam jest. Od tamtej pamiętnej nocy nadal tkwi w tym samym miejscu. Powrót do tego miejsca przypomniał mi o moich kolegach z lotniskowca. Dużo o nich myślę, zwłaszcza o tych, których już nie ma. Czy się cieszę, że tu jestem? Nie przegapiłbym tego za nic w świecie. To najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła od końca wojny, a wiele się wydarzyło. To po prostu wspaniałe. To pole bitewne, owiane tajemnicą przez dziesięciolecia, jest tajemnicze również dziś. Różni ludzie przybyli tu z różnych powodów. Wszyscy chcą się dowiedzieć, co się naprawdę stało. Ale to budzi głęboko uśpione emocje w weteranach, dumę i skruchę, złość i strach. Robimy to z szacunku. Nie tylko dla tych, którzy zginęli w tym miejscu, ale dla wszystkich, którzy zginęli na wojnie. Niezależnie, czy byli naszymi wrogami, czy sojusznikami, to bez znaczenia. Mając to w pamięci, ofiarujmy im ten wieniec i odmówmy cichą modlitwę. Nazajutrz Mir-1 jako pierwszy zejdzie w dół. Anatolij Sagalijewicz jest znaną osobą. Po upadku Związku Radzieckiego robił wszystko, by Mir był nadal w użyciu, łącząc naukę z show biznesem. Pojawienie się w filmie Titanic uczyniło Mir sławnym, ale trzeba jeszcze wiele zrobić, by ciągle był czynny. Do dna. To pierwsze doświadczenie Tidwella z zejściem na taką głębokość. Trzech ludzi będzie zamkniętych przez 16 godzin. Ktokolwiek ma choć niewielką skłonność do klaustrofobii, nie powinien wchodzić do środka. Jest
Im bardziej się w to zagłębiał, tym wyraźniej widział ludzką stronę. Ta historia kryje wiele emocji, a on cieszy się, że może tu być. Już stawiając stopę w tej małej łodzi, osiągnął swój cel. A obecność trzech weteranów tej bitwy jest dopełnieniem. Paul był w Wietnamie, rozumie, co to dla nich znaczy. To był też mój cel, ale dla niego to pasja. Ja go wspierałam. To 233. zanurzenie Mira 2. Miną 4 godziny, zanim oba Miry dotrą na samo dno. Żeby oszczędzać energię, wolno opuszczają się w głąb oceanu. To długa droga dla Tidwella i reszty. A teraz godziny wydają się nie mieć końca. W miarę jak Miry schodzą coraz głębiej, odległość między nimi a powierzchnią wody rośnie i przeraża. Wszyscy pamiętają, co stało się z załogą I-52. Tym, co przywiodło tutaj Paula Tidwella, była jego wytrwałość. Polegając tylko na sobie, brnął przez gąszcz prawnych, finansowych i technicznych spraw, by znaleźć się w tym punkcie kulminacyjnym, 1000 metrów pod wodą. Cześć, tu Paul. Cześć, tu Jen. Wszystko w porządku. Przytulnie tutaj, więc nie martw się. Wiesz, że wrócę. Nie zapomnij, że jesteśmy jutro umówieni. Tak, nasza 30. rocznica ślubu. Nie zapomnę. Przywiozę ci coś. Wróć w jednym kawałku. Ciśnienie jest ogromne. Przy pierwszym zanurzeniu nowicjusze zazwyczaj panikują, kiedy widzą skraplającą się wodę. Żartują, że to nic, dopóki nie odkryją słonego smaku. Są na głębokości, na jakiej zatonął Titanic, ponad 3000 metrów, a jeszcze prawie 2000 przed nimi. Przy 5000 metrów temperatura jest bliska zamarzania. Dno oceanu powinno być widoczne lada chwila. Nie widać nic poza jednolitym mułem i nagle, niespodziewanie, kilka rybek. Zaraz potem fragmenty maszynerii i metalowa skrzynia, którą trzeba zaraportować. Co widzisz? Jesteśmy na miejscu. Wszędzie widać skrzynię, będziemy musieli je otworzyć. To dobrze, zróbcie to. Dokumenty przewozowe I-52 wyszczególniały 146 sztab złota w metalowych skrzyniach. Wnikliwsze oględziny muszą poczekać do powrotu na powierzchnię. Zbliżają się do wraku okrętu. W pierwszej chwili jest nie do poznania.
Dziób jest oderwany. Dziura odsłania plątaninę kabli i drutów. Dalej pokład dziobowy. Większa część odeskowania nadal jest na miejscu. Kolejna wyrwa w kadłubie tuż przed kioskiem i ciągle otwarty luk. Dla Tidwella, pochłoniętego przez lata historią I-52, wrak jest ożywiony duchami. Świetnie się zachował, prawie bez osadu. Jak doniesie jeden z obserwatorów, niemal boisz się, że załoga nagle pojawi się znikąd i zacznie strzelać. Działa są odsłonięte w gotowości. W kierunku rufy kolejne zniszczenia. Ciśnienie rozsadziło kadłub, wysyłając wielki okręt razem ze 112 osobami załogi i pasażerów w otchłań. Przy rufie kadłub jest nienaruszony. Charakterystyczny ster boczny i osłona śruby napędowej, po której rozpoznano wrak. Tysiące metrów wyżej pozostałości okrętu ożywią wspomnienia weteranów marynarki wojennej. Dotarliśmy na miejsce na kilka dni przed akcją, a oni pływali dzień i noc. Nigdy nie nawiązaliśmy kontaktu. Aż w nocy, z 23 na 24, około 9 wieczorem wysłali 4 samoloty. Piloci byli zmęczeni, ciągle na morzu od 7 tygodni. Jako pierwszy porucznik Jesse Taylor, dowódca 69. eskadry. Wyruszyliśmy około 23.30, a w każdym razie przed północą. Byliśmy w powietrzu prawdopodobnie godzinę czy półtorej, kiedy Ed Whitlock, operator radiowy, poinformował, że widzi migającą plamkę na ekranie radaru. Wycelowaliśmy więc i wystrzeliliśmy race świetlne, które ją wyśledziły. Dwa ładunki głębinowe eksplodowały tuż przed kioskiem, kiedy I-52 się zanurzał. Uderzenie było silne, ale nieśmiertelne. Japończycy nadal mieli szansę. Taylor opuścił wtedy boję akustyczną, pływający sonar, który mógł przesłać dźwięk napędu I-52 do samolotu w górze. Odgłosy walki zostały przechwycone przez prototyp odbiornika. Ten odbiornik i akustyczna torpeda samonaprowadzająca, którą Taylor spuścił następnie, były najnowszą amerykańską bronią. W pogoni za nowoczesną technologią załoga I-52 stała się jej ofiarą. Dała się słyszeć potężna eksplozja. Ale w godzinę później przyleciał drugi samolot pilotowany przez 23-letniego Billego Gordona, żeby potwierdzić celność strzału. Natychmiast zaczęliśmy odbierać sygnały z boi akustycznych, które kapitan Jesse Taylor ułożył we wzór. Więc po godzinie, usiłując wymyślić, co zrobimy, powiedziałem załodze, że należy zrzucić akustyczną torpedę nakierowaną na mechanizm napędowy łodzi. Przygotowaliśmy torpedy akustyczne. W ciągu 21 minut usłyszeliśmy potężny huk.
Trwał przez prawie minutę. Powiedziałem, mamy skurczybyka. Trafiliśmy tego skurczybyka. Nazajutrz wielka plama ropy znaczyła miejsce bitwy. Amerykańskie okręty wojenne zabrały z wody ponad 1500 kg kauczuku, sandał, skrawki jedwabiu i ludzkie szczątki. Obaj, Gordon i Taylor, zostali odznaczeni krzyżem Distinguished Flying Cross. Późniejsze dochodzenie sugerowało, że to Taylor mógł zatopić 52, ale zmarł na 2 lata przed ekspedycją. Była robota do wykonania, zatopić okręt podwodny, więc cieszyłem się z wykonanego zadania. Dopiero długie lata później zacząłem się zastanawiać nad tym, że przecież poniosła wtedy śmierć ponad 100 ludzi. Ale gdybyśmy ich nie dopadli, oni dopadliby nas. Amerykanie zatopili I-52. I to Amerykanie teraz świętują jego częściowe zmartwychwstanie. Witaj, Anatoli. Tu Paul. Widziałem kiosk I-52. Fantastycznie. Dziękuję. Dwa współpracujące ze sobą Miry mogą oświetlić i sfotografować wrak I-52 dużo lepiej niż jakakolwiek inna pojedyncza jednostka podwodna. Na kiosku znajdują lejkowaty radar. Przeznaczony do wykrywania statków na powierzchni nie mógł uratować I-52. Dalsze oględziny pozwalają odkryć następne rewelacje. Działa są załadowane, ale ich groza złagodzona delikatnymi uchwiałami. Staje się wkrótce widoczne, że jeśli złoto jest wewnątrz, nie da się go wydobyć bez specjalistycznego sprzętu. Można jedynie przyglądać się pożądliwie otwartym włazom. Pod pokładem większa część kadłuba wydaje się nietknięta. Godziny spędzone na eksploracji wydają się minutami. To miejsce, gdzie czas się zatrzymał. Następne 4 godziny zajmuje dotarcie na powierzchnię, gdzie tylko parę nocnych marków wita odkrywców I-52. Po 16 godzinach w zamkniętej łodzi podwodnej, z emocjami rozchwianymi od strachu aż po euforię, Tidwellowi brakuje słów. Powinniście to zobaczyć, wprost niewiarygodne. Wspaniały widok. Nie wyobrażacie sobie. Zmęczony? Nie, w porządku. Anatoli podpłynął pod sam wrak. Zrobiliście zdjęcia? Tak, jednej strony. Nie da się nie myśleć o tej tragedii. Widząc ten ogromny, przeogromny okręt, zaglądając do jego wnętrza, niemal można ujrzeć ludzi, którzy tam żyli, poruszali się. Teraz nie ma większej jego części. Może nie większej, ale sporej. Po prostu ją rozerwało. Teraz metalowe skrzynie zostaną otwarte w ukryciu przez prywatną straż Tidwella. Później Tidwell powie, że zawierały opium. Ale ta tajemniczość wprawi załogę w pewne zakłopotanie.
ciągu następnych 3 dni będą miały miejsce 3 kolejne zanurzenia. Cały obszar katastrofy jest gruntownie przeszukiwany. Ale system lokalizacyjny, pozwalający doprecyzować nawigację, nie zawsze działa bez zarzutu. A kilku z obserwatorów i nurków to nowicjusze. Każdy chce jako pierwszy dostrzec złoto i nie brak pomysłów, gdzie go szukać. Puszki zalegają na dnie. Po każdorazowym badaniu nadzieje rosną i gasną. Jak się spodziewano, ludzkie szczątki uległy rozkładowi, ale dowody tragedii 52 są widoczne wszędzie. Jak trzewia martwego morskiego monstrum. Każdej nocy po zanurzeniu zebrane przedmioty są gruntownie sprawdzane. Liczne metalowe skrzynie otwiera się przy pomocy dłuta. Zawierają niewiele ponad morską wodę i osad. Nikt nie potrafi powiedzieć, co to dokładnie jest, ale jedno jest pewne, nie jest to złoto. Po każdym zanurzeniu, na które wydał 25 tysięcy dolarów, Filifon staje się nerwowy. Następnego dnia, na spotkaniu podsumowującym, dziennikarz National Geographic, Reid Weslin, informuje, że zobaczył coś nowego. Kiedy wróciliśmy na miejsce katastrofy, zobaczyliśmy coś, co wyglądało na wielkie działo. Co 3 metry były porozrzucane przedmioty. Ewidentnie były to sztaby. Wyglądały jak te skrzynie, które już znamy. Problem w tym, że już tam nie wróciliśmy z powodu kończącego się zasilania. Wykorzystaliśmy większość na pierwsze zanurzenie. Mamy coś, co może okazać się ważne. Pozwólcie, że o coś zapytam. Mówicie, że widzieliście coś, co wyglądało jak metalowe przedmioty, które wydostały się z wnętrza okrętu. Tak, nitowany metal wyglądał jak pancerz, zewnętrzny lub wewnętrzny statku. Musiało to być w miejscu największej eksplozji, która rozrzuciła wszystko wokół. Kiedy Tidwell ponownie schodzi w dół, nadzieje Filifona rosną. Najpierw chcesz znaleźć złoto tak bardzo, że świerzbią cię ręce, a potem nagle przestają świerzbić. Mówisz sobie, dokąd ja właściwie zmierzam? Po 4 zanurzeniach nadal nie ma złota. Wygląda na to, że przeszukaliśmy teren katastrofy, a wczoraj po raz pierwszy odkryliśmy kolejne rumowisko. I wszystko wskazuje na obecność sztab złota. Teraz znowu zaczynamy wierzyć, że się uda i może wreszcie znajdziemy złoto. Ale z powodu nieporozumień prowadzących do zgorzknienia i wzajemnych uraz, miry już dzisiaj nie zejdą w głąb oceanu. Tidwell planuje umieścić japońską flagę na pokładzie I-52, by uhonorować załogę. Być może poruszony wspomnieniami z Wietnamu, chce wykonać ten symboliczny gest. Zabiera to ponad godzinę cennego czasu pod wodą. Witamy w domu wschodzącego słońca. Podczas pracy na pokładzie I-52 miry dokonują zdumiewającego odkrycia. Pod pokładem znajduje się pokaźna warstwa metalowych sztab. Były częścią tak zwanego mokrego ładunku I-52, który zwiększał pojemność ładowni okrętu. W wodzie lśnią nęcąco. Ale sztaby są cynowe, nie złote. Pod sam koniec nurkowie znajdują but.
To ślad tego, co może być wciąż ukryte we wnętrzu I-52. Ceramika, szklane naczynia, a nawet papier mogły przetrwać nawet po upływie dziesięcioleci. Tidwell powraca z podwodnej wyprawy numer 5. Tam w dole wyglądały na złote. Znaleźliśmy ich setki. W tych puszkach jest prawdopodobnie z milion dolarów w cynie. Taka ilość cyny może być sporo warta, ale jej wydobycie zajęłoby tygodnie i z pewnością byłoby kosztowne. Następnego dnia wybucha konflikt. Tidwell dowiaduje się, że już nie zawiaduje akcją. Został zdegradowany do roli obserwatora. Kiedy wróciłem z piątej wyprawy z wieściami, które uznałem za wspaniałe, poczułem się, jakbym dostał w twarz. Inwestor pokrzyżował mi plany. Powiedział: teraz ja przejmuję kontrolę. Popłynie ten, kogo ja wyznaczę, i popłynie tam, gdzie ja mu każę. A kiedy chciałem przekazać dalsze informacje, zupełnie je zignorował, w ogóle nie chciał słuchać. Przejął dowodzenie nad kolejnymi zejściami w dół i był zły, że to nie on nurkował i badał teren. A to nigdy nie było w planach. Nigdy. Paul i ja mamy sobie coś do wyjaśnienia, a nie są to przyjemne rzeczy. Musimy się przystosować do różnych sytuacji, ale to osobiste sprawy między nami. On nie jest zadowolony ze mnie, a ja nie jestem zadowolony z niego, ale musimy to rozwiązać między sobą. Filipon wyznacza na koordynatora kolejnej wyprawy Gaja Zająca, jego siostrzeńca Augusta. Są chętni i zapaleni, ale jest to ich pierwsze zanurzenie. Dostają jasne polecenia, żadnego zwiedzania, żadnych pamiątek. Ale Traff chciał, że pierwszym, co znajdują, jest kolejny but. Nie bierzemy buta. Nic nie zabieramy, aż skończymy. Może najpierw przeszukajmy miejsce katastrofy. Ale łatwo go zabrać. Nie chcemy buta. Co? Nie zabieramy go. Dobra. Jak go przywieziemy na górę, Jim się wścieknie. Jasne. Zbliżają się do nowego rumowiska odkrytego ostatnim razem. Znajdują jednak tylko ślady zostawione przez Mir poprzednio. Staje się coraz bardziej jasne, że złoto jest prawdopodobnie gdzieś we wnętrzu I-52. Wynurzają się przy wtórze sztormu, dosłownie i w przenośni. Jako ostatni mają zanurkować technicy, więc w sumie to koniec ekspedycji i połowu skarbów. Witajcie na górze. Nie ma złota. Co mówisz? Nie ma złota. Nie znaleźliśmy rumowiska. Przeszukaliśmy wszystkie miejsca, dotarliśmy wszędzie. Popłynęliśmy tędy i tamtędy. Dostawaliśmy już świra. Mówiliśmy sobie po śladach. Nie było żadnego rumowiska. Ale musimy sprawdzić. Płyniemy wzdłuż tej pangi. Tędy. Wreszcie dotarliśmy do kiosku. Muszę przyznać, że to było ekscytujące zobaczyć I-52 na własne oczy. Nawet przez krótką chwilę. A widok flagi, którą zatknął Paul, był czymś wspaniałym. Jim Philippon skończył wyprawę z rewersem od Paula Tidwella na 2 miliony dolarów i tym, co zawsze uważał za najważniejsze.
To była wspaniała przygoda. Poznałem niezwykłych ludzi. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. To dla mnie całkiem nowe doświadczenie. Dotąd siedziałem w swojej kancelarii i nie oglądałem czegoś takiego. To przygoda, którą zapamiętam do końca życia. Zdobędę zdjęcia i filmy od wszystkich, którzy brali w tym udział. I pewnie pokryję nimi jedną ze ścian w domu. Nazwę ją ścianą I-52. I będę się nad nią rozwodził do końca swoich dni. Chciałbym odkryć wszystkie zakamarki I-52. Chcę wrócić tam i gruntownie zbadać wnętrze wraku. Mam po temu bardziej osobiste powody. Chcę także dotrzeć do rodzin tych marynarzy. Przygotowania rozpocznę prawdopodobnie w przeciągu kolejnego miesiąca. To już koniec ekspedycji. Tydwellowi przyniosła głównie zwątpienie i zawód, ale przynajmniej historia I-52 jest teraz znana. 5000 metrów pod wodą nadal tkwi wielki wrak ze swym niedowiezionym złotym ładunkiem. Jego tragiczny koniec przywiódł Hitlera nieco bliżej ostatecznej klęski, a Japończycy na próżno oczekiwali z Niemiec nowoczesnej broni. Luty 1999 roku. W 2 miesiące po zakończeniu ekspedycji Paul Tidwell odwiedza Japonię. Nadal szuka inwestorów, ale znajduje czas na spotkanie z rodzinami żołnierzy, którzy zginęli na I-52. W Japonii, podczas wojny, wydarzenia związane z zatonięciem I-52 były owiane tajemnicą. Rodziny miały zaledwie mgliste pojęcie o tym, co się stało. Dzisiaj Tydwell pomaga uchylić rąbka tajemnicy. Cała historia jest tragiczna i bolesna, ale w pewnym sensie przynosi ukojenie. W Kure, bazie japońskich sił podwodnych, Tydwellowie odwiedzają pomnik pamięci zaginionych żołnierzy II wojny światowej. Tydwell przywozi najbardziej osobisty dar. Niemy dowód losu 112 żołnierzy i pasażerów I-52. Bardziej niż dla złota, emocji czy czegokolwiek innego, Paul Tidwell uznaje, że właśnie po to było warto szukać I-52. Tego dnia, w tym miejscu, brzmi to niezwykle prawdziwie. Wersja polska, Studio Sonoria. Konsultacja merytoryczna Dariusz Sepioło. Tekst Kamila Jansen, czytał Tomasz Knepik.